On the streets of old Milwaukee was a young boy walking. It was said by the men who lived there. Cześć, witamy Was w 6. odcinku podcastu o Milwaukee Bucks. Wita się z Wami Adam Michali i Wojtek Kowalik. Będziemy chcieli powiedzieć dziś parę słów o ruchach Milwaukee podczas trade deadline, o tym, jak po tym trade deadline wygląda Milwaukee na tle całej konferencji. Oczywiście też o nadchodzącym meczu gwiazd i kilku aspektach, których Milwaukee jest z tym meczem związane. Także zapraszamy do wysłuchania. Okej, myślę, że możemy zacząć od dość aktualnego i gorącego tematu, czyli od trade deadline, tego co się działo w trakcie trade deadline w Bucks, no i chwilę przed też. No chronologicznie najpierw Thonmaker wyraził chęć opuszczenia Bucks ze względu na to, że mało gra, no i co tu dużo gadać, no miał rację, bo gra niedużo. Przyznam się, że chyba wszyscy i my i sami Bucks spodziewali się po nim więcej. No i Thonmaker dosyć szybko i dosyć sprawnie został wymieniony do Detroit, co szczerze mówiąc mnie trochę zdziwiło, bo no, on tam będzie dostawał nie za dużo minut, podejrzewam. No ale okej, okay, no była chęć transferu, dostał transfer. Tak, wymieniony za Stanleya Johnsona. Też trochę mnie to zdziwiło, szczerze mówiąc, z punktu widzenia Detroit, bo gdzieś tam mówiło się, że jest zainteresowanie tym Stanleyem. I tu patrząc na klasę graczy i to, co Ton pokazywał, to myślę, że już ta pierwsza wymiana, można było powiedzieć, że jest dosyć ciekawa dla Milwaukee, ale to było tylko chwilowe tak naprawdę, bo Stanley szybko został wymieniony dalej. W dużo, dużo już ciekawszej wymianie z Nowym Orleanem, tak, no, za Nikolę Miroticza. No ta pierwsza wymiana była taka troszeczkę dla mnie zagadkowa, bo szczerze mówiąc, no Milwaukee dodawało sobie gościa, który no trochę by się dublował pozycjami jednak, choćby, nie wiem, z Brogdonem, Snellem i kilkoma innymi zawodnikami, którzy na obwodzie mogą grać. Też z zawodnikiem, który troszeczkę tak jak Thonmaker ma status takiego nie do końca spełnionego talentu i który ma taką łatkę, że no okej, okay, no w tym sezonie to już na pewno nam się uda, to będzie ten sezon, w którym forma eksploduje, no i nie eksplodowała kolejny raz. Natomiast to, w jaki sposób finalnie, gdzieś tam patrząc na cały ten transfer, już dopinając do tego ten deal z Nowym Orleanem, za co został wyjęty Miroticz, no to myślę, że jest naprawdę ruch 10 na 10. Bo owszem, Milwaukee musiało do tego dołożyć 4 drugorundowe piki, ale no użyteczność Nikoli Miroticza tak w regular season, jak i później w playoffach, no w stosunku do Thonmakera to jest jednak niebo a ziemia. Tak naprawdę nie 4 te piki, bo 2 są bardzo mało warte, 2 będą dosyć wysokie, zwłaszcza ten z Waszyngtonu jest dosyć ciekawym pikiem, więc tak naprawdę cena była nieduża. Wracając jeszcze do pozyskania Stanleya Johnsona, to ja na początku myślałem, że jest to dosyć ciekawy ruch pod kątem obrony, że Stanley jest dosyć duży, on może bronić z powodzeniem, miałem nadzieję taką, że się odnajdzie w grze Badenholzera i będzie mógł bronić skrzydłowych. Nawet nie było nam dane chwili zobaczyć, co będzie, co on oferuje tak naprawdę w innej drużynie i szybko. No ten ruch był tak naprawdę, patrząc na to, co wcześniej Philadelphia zapłaciła za Tobiasa Harrisa, no to można powiedzieć, że genialny, bo cena za wygasający kontrakt Harrisa okazało się, że jest olbrzymia. Jak potem te wszystkie piki zaczęły wypływać i co Philadelphia oddała za ostatni rok w kontrakcie, tak, Tobiasa. Natomiast Milwaukee pozyskuje gracza, uważam, że słabszego niż Tobias Harris, ale dużo niższą ceną i który bardzo dużo wnosi i nie osłabili się tak naprawdę, nie oddali nikogo, kto grał znaczące minuty, więc ten trzon drużyny został, ławka została i tak naprawdę to, co wspomniałeś, przekucie Thonmakera plus kilku pików drugorundowych na Nikolę Miroticza, który
no, wniesie i w sezonie zasadniczym, i przede wszystkim też pod kątem playoffów trzeba patrzeć jako realne wzmocnienie, że dużo naprawdę do drużyny może wnieść, jako patrząc na styl gry i to, co też Mirotić potrafi robić, czyli trafiać za trzy, jest przyzwoitym obrońcą, więc tutaj jestem spokojny i naprawdę bardzo mi się te ruchy podobają. Mirotić przede wszystkim świetnie wpisuje w ten system, którym Milwaukee gra od samego początku, czyli Janis otoczony czterema strzelcami, i też wcale nie jest źle, jeśli to są goście wysocy, tak jak Brook Lopez, czy nawet DJ Wilson, który te trójki trafia całkiem przyzwoicie. Także owszem, to nie jest gracz kalibru Harrisa, ale tak jak mówisz, nieporównywalnie niższą cenę Milwaukee zapłaciło i myślę, że ta cytryna, którą mieli w ręku, transferując Tona Makera do Detroit, została wyciśnięta absolutnie do maksimum. I to jest może nie najbardziej spektakularny ruch tego trade deadline, ale na pewno jeden z bardziej rozsądnych pod kątem tego, co dostajesz za oddaną wartość. Tak, jakość do ceny to na pewno Bucks tutaj są bardzo wysoko, ile nie no, nawet można się pokusić o stwierdzenie, że jest to jedna z najlepszych wymian w tym okienku. No, ja myślę, że tam gdzieś te pierwsze miejsca to mogą być okupywane przez Jerry'ego Westa i jego masterplan. Dlatego mówię jedna z. Bo to, co tam Jerry West robi, to w ogóle. Tak. Okej, przechodząc troszeczkę dalej, też trzymając się jeszcze trade deadline, mieliśmy dramę z Antonym Davisem, który, jak w pewnym momencie się okazało, był przez moment łączony nawet z Bucks, co szczerze mówiąc mnie trochę zdziwiło, ale później okazało się, że on sam między tymi klubami, do których mógłby trafić, wskazał Milwaukee. I to jest o tyle zaskakujące, że Milwaukee gdzieś tam nigdy nie było w topie tych klubów, do których chcieliby przechodzić wolni agenci, czy tam zawodnicy, którzy żądają transferu. A tutaj okazuje się, że no, z jednej strony gracz taki jak Janis jest magnesem, z drugiej strony no, wyniki są magnesem, no bo jednak jest to drużyna, która cały czas przewodzi w konferencji. Natomiast no, te plotki jakoby Bucks mieli próbować złożyć jakąś ofertę, zostały dosyć szybko zweryfikowane. Zresztą patrząc realnie i rozsądnie na to, co Bucks mogliby zaoferować, no to niestety szans na ten transfer nie widziałem, szczególnie wiedząc, co dawali Lakers. No tak, trzeba to było traktować w kategoriach bardziej, spróbujemy jakąś ofertę złożyć, bo na pewno telefon był, myślę, że 29 drużyn wykonało telefon do Nowego Orleanu, żeby chociaż zapytać, jaka jest cena, jakie są oczekiwania, bo jeżeli taki zawodnik trafia na rynek, no to każdy wtedy zgłasza pewnie chęć i przynajmniej pyta o to, co klub chce za Davisa. W kategoriach Milwaukee myślę, że to było bardziej wymiana uprzejmości i takie mrugnięcie okiem, że hej, widzę was Milwaukee i widzę, że tam fajnie się dzieje, bo szans na trafienie Davisa do Milwaukee, no, można powiedzieć, że były szanse zerowe. No i całe to zamieszanie można powiedzieć, że dalej trwa, no bo okienko transferowe zamknięte, Davis chce grać, Pelicans tak naprawdę nie chcą, żeby on grał, bo nie ma sensu, żeby w ogóle on występował. Liga chce, żeby Davis grał, no i taka trochę jest. Tak, za chwilę wszyscy będą dostawali kary. Davis za to, że będzie mówił o tym, że chce odejść. Nowy Orlean za to, że nie gra. Że nie gra, tak. Tam 100 tysięcy za mecz. Mało tego, to była taka tragikomiczna troszeczkę sytuacja się zdarzyła w Milwaukee, bo jeden ze współwłaścicieli przecież dostał 25 tysięcy kary za rzekomy tampering. Natomiast jeśli przeanalizowałbyś sobie to, o czym on mówił, to on nie mówił, że chcemy, żeby Anthony Davis tutaj przyszedł. On powiedział, gdzieś tam cytując, że chcielibyśmy, czy bylibyśmy szczęśliwi, gdyby tacy gracze kalibru Anthony'ego Davisa przychodzili do Milwaukee. I gość został za to ukarany 25 tysiącami dolarów. To już jest troszeczkę absurd i troszeczkę polowanie na czarownicę, bo niedługo będzie tak, że ci zawodnicy, nie wiem, no, będą się bali sobie dłoń ścisnąć podczas meczu, żeby nie być posądzonym o przeciąganie jeden drugiego. No zawodnicy chyba akurat mogą, chociaż też tam pewnie liga będzie patrzyła uważnym
wzrokiem na to, co się dzieje, ale to, co mówisz, to właśnie za różne wypowiedzi w stylu, że super, jesteśmy, nie wiem, szczęśliwi, że taki zawodnik w ogóle wymienia nas, czy nie, jasne, że jesteśmy zainteresowani takim zawodnikiem, to sypią się kary, natomiast gdzieś tam pewnie zakulisowo trwają rozmowy z agentami, myślę, że cały czas i to taki ten prawdziwy tampering to tak naprawdę uchodzi wszystkim płazem i nikt za to kar nie dostaje, natomiast jakiekolwiek wypowiedzi w mediach i już nawet drobna wzmianka o zawodniku innego klubu i bach, kara. Ale zauważ, że nasza niespełniona nadzieja, czyli Tonmaker, żadnej kary z tego, co wiem, nie dostał. A on dość tak, konkretnie to, wyraził. To są równie i równiejsi widać w lidze, bo jeżeli Anthony Davis nie będzie grał, no to dla ligi to jest problem. Jak Phoenix Suns zamykało na ostatnie chyba 30 spotkań jeszcze swego czasu Bledsoe pod pretekstem, tam chyba nawet nie wiem, czy był jakiś pretekst, nie dawali mu grać, to już tutaj akurat nie było żadnego tematu kar, grożenia palcem i konsekwencji, że hej, tak nie wolno i widać, że w zależności od zawodnika można sobie pozwolić na różne tutaj zachowania, co trochę jest nie fair. No. Powinni wszyscy być traktowani równo. I ja się nie dziwię jeszcze, szczerze mówiąc, że Nowy Orlan nie chce, żeby Davis grał, bo po co ci tak naprawdę zawodnik, który po pierwsze nie chce u ciebie być, po drugie, jeżeli dozna jakiejkolwiek kontuzji, no to mogą się obudzić naprawdę z ręką w nocniku i nie dostać za niego praktycznie nic. Wiemy, że Davis jest dosyć podatny na kontuzję. No i nie mają tak naprawdę absolutnie żadnej korzyści z tego tytułu, że Davis gra. Tak, myślę, że oni już podjęli decyzję, w jakim kierunku zmierza ten sezon i co chcą osiągnąć. Co też widać być może po tym, że no, było nie było, lekką ręką wypuścili Miroticza. Tak, i podobno Filadelfia też była zainteresowana Miroticzem, tylko oni dawali mniej tych pików, to była taka trochę licytacja, tylko też nie do końca wiem, czy jakby Filadelfia wiedziała, jaka oferta jest na stole, bo myślę, że jakimś pikiem jednym, nawet pierwszorundowym, spokojnie by sobie Miroticza mogli załatwić i to by było wtedy na pewno dla nich też olbrzymie wzmocnienie, no ale koniec końców Miroticz trafił do Milwaukee. Za cenę to, tak jak powiedziałem wcześniej, uważam naprawdę bardzo, bardzo niewysoką. No ja czekam na jego debiut, on cały czas jeszcze odczuwa jakieś dolegliwości, ale myślę, że w ciągu kilku najbliższych meczów powinniśmy go zobaczyć, szczególnie, że teraz będzie przerwa na All-Star, także miejmy nadzieję, że się wykuruje i no i co, i znajdzie te swoje minuty, bo tak jak mówiłem, myślę, że do tego systemu, którym w tej chwili grają Bucks, to jest naprawdę dobry zawodnik i dobre dopasowanie. Także cóż, no tylko się cieszyć i tak może podsumowując już te wszystkie ruchy, jakbyśmy popatrzyli na Bucks, powiedzmy, po zeszłym sezonie i popatrzymy teraz, no to chyba wypada GM-owi, Johnowi Horstowi uścisnąć dłoń, bo owszem, Bucks nie są jakimś gigantycznym magnesem na wolnych agentów, nie są jakimś fantastycznym rynkiem, do którego wszyscy lgną, natomiast te ruchy, które od zeszłego sezonu Milwaukee zrobiło, no tak naprawdę no tutaj nie ma się do czego za mocno przyczepić, bo każdy ten transfer jest w jakiś sposób przemyślany, każde podpisanie wolnego agenta typu Brook Lopez okazuje się naprawdę bardzo rozsądną decyzją, no i Milwaukee, owszem, to co się będzie działo po sezonie, czyli cała pierwsza piątka oprócz Janisa na wolnej agenturze, no to na pewno nie będzie dla nich łatwa sytuacja, natomiast trzeba im oddać, że robią co mogą, żeby startować z jak najlepszej pozycji. Też łatwiej jest przedłużyć kontrakt z zawodnikiem, którego masz już w składzie przez różne przepisy związane z salary cap, niż ściągnąć wolnego agenta, bo no, przekroczyć salary cap możesz dla zawodników, którzy są już u ciebie w składzie, więc oni te szanse na mocny skład w przyszłym sezonie sobie tak naprawdę cały czas zwiększają, bo ściągają zawodników, który patrzysz, już fajnie jakby też Miroticz został na kolejny sezon. Myślę, że to naprawdę jest takie długoterminowo patrząc, jeżeli miałby zostać i finanse by się na niego znalazły, no to jest naprawdę bardzo fajne wzmocnienie. No ale wzmocnili się też rywale Milwaukee, bo tak. Wspomnieliśmy o Filadelfii, wspomnieć też trzeba o Toronto, przyszedł Mark Gasol. No i z tej trójki, która wykonała ruchy, jak myślisz, kto, dla kogo jakby to wzmocnienie jest największe? No bo pierwsza piątka Filadelfii wygląda super, naprawdę. Ja obejrzałem mecz ostatni i naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Czy jeżeli uda im się kogoś pozyskać
po wykupieniu kontraktu, to tam też jest to bardzo ciekawa drużyna. Do Toronto, tak jak wspomniałem, przyszedł Marc Gasol, teraz Jeremy Lin ma dołączyć, więc też tam ciekawe ruchy się wykonują, no tylko Boston nie, na razie bez żadnych konkretnych wzmocnień. Wiesz, Boston w swoim składzie ma tyle talentu, że myślę, że to, żeby Boston zaczął grać tak, jak wszyscy od niego oczekują, to nie jest kwestia dokładania zawodników, a to jest kwestia poukładania tego, co już mamy. Ostatnio po którymś z przegranych meczów dosyć szybko wyszedł taki mały, smrodliwy trochę komentarz od Markusa Morisa, że to no nie do końca, tak, nie do końca tam się dzieje tak, jak oni by chcieli. No ja myślę, że to u nich nie jest kwestia w tej chwili do końca tego sezonu dodawania kogokolwiek, a bardziej poukładania dobrze tych puzli, które gdzieś tam leżą rozsypane i niekoniecznie wszystkie do siebie dobrze pasują. Owszem, na pewno Danny Ainge ma jakiś plan na lato związany z Davisem, ale na razie sytuacja jest jaka jest i myślę, że oni mają ogromny potencjał cały czas i trzeba się może nie tyle bać, co na pewno mieć ich poważanie dosyć duże dla ich umiejętności i dlatego jak bardzo się potrafią czasem zmobilizować na jakieś konkretne mecze. Bo Boston w tym sezonie potrafi naprawdę bardzo dobrze sobie radzić, kiedy faktycznie się zepnie, a czasem przegrywać mecze, które no, były powiedzmy do wygrania. Jeśli chodzi o Filadelfię, to owszem, ta ich pierwsza piątka w tym momencie wygląda naprawdę rewelacyjnie. I szczerze mówiąc, patrząc po samych pierwszych piątkach, to ja bym ich postawił w całej lidze gdzieś minimalnie za Warriors, ale to naprawdę nie jest duża różnica. Natomiast ja mam takie dwie gwiazdki przy tych pochwałach, dwie gwiazdki i dwa razy drobny druk. Pierwsza rzecz, cały czas boję się troszeczkę tego, że w tej pierwszej piątce Filadelfii jest za dużo ludzi, którzy potrzebują piłki, żeby bardzo dobrze wyglądać. Kurczę, no po prostu za mało może być piłek na boisku w jednym momencie. Tak na dobrą sprawę, JJ Redick to jest taki gość, który potrafi złapać tą piłkę momentalnie, rzucić trochę Harris, ale chociaż on też czasem lubi gdzieś tą piłkę przytrzymać. Strasznie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie. Czy na przykład w pewnym momencie Jimmy Butler nie stwierdzi, że kurczę, no za często coś ta piłka trafia do Harrisa i ja bym sobie porzucał. Czy na przykład, nie wiem, Embiid się nie wkurzy, bo coś tam, bo trener rozpisze jakoś inaczej akcję. Tego nie wiem. Na tą chwilę te pierwsze momenty wyglądają bardzo dobrze i wygląda to tak, że te tryby naprawdę ze sobą zagrały. Zobaczymy. Natomiast druga gwiazdka jest taka, że no, mam wrażenie, że Harrisa dało się wyjąć za nieco mniej. Nie wiem, czy mam rację, czy nie mam, ale może być tak, że za jakieś 2-3 lata ktoś popatrzy na Landrego Szameta i powie, kurczę, pamiętacie, za co go Filadelfia wypuściła? Bo to jest naprawdę gość, który może wyrosnąć na bardzo solidnego shootera. Inna sprawa, że tutaj weszły też naprawdę sensowne piki. Ale no, widać, jaki jest cel jednej i drugiej strony. No, Filadelfia zbroi się na teraz. I myślę, że oni jako cel nadrzędny sobie wyznaczyli ten sezon, bo przed przyszłym sezonem może się okazać, i tego się trochę spodziewam, że i Harris, i Butler będą chcieli maksa. No, zapewne. Strasznie jestem ciekaw, jak to Filadelfia rozwiąże, bo za chwilę zespół może zostać praktycznie bez ławki, bo na sensownych zmienników po prostu nie wystarczy pieniędzy. I o ile to się może sprawdzić gdzieś w trakcie gry w playoffach, gdzie no grasz 7-8 zawodnikami, o tyle po prostu się zajadą podczas sezonu regularnego. Okej, to jest, to wszystko dobrze wygląda, jeśli mówisz o takim celu krótkoterminowym, ale jeśli myślisz o tym, żeby ten zespół jakoś wyglądał fajnie za jakieś 2-3 lata, no to nie wiem, czy w taką wizję się wpisuje maksymalny kontrakt na przykład dla Butlera, który już troszeczkę jednak kontuzji, no i było nie było lat ma na karku. Jeśli chodzi o trzeci zespół, o Toronto, to ja tutaj bym chyba stawiał największego plusa, jeśli chodzi o wzmocnienie. Toronto, trochę tak jak Milwaukee, za ten transfer nie zapłaciło wiele, a Marc Gasol to jest człowiek, który naprawdę może im przynieść bardzo dużo korzyści po obu stronach parkietu. Zgoda, tu ja jeszcze wrócę tylko wiesz co na chwilę do Bostonu, bo zgadzam się z tym, co mówisz, że okej, oni kadrowo można powiedzieć, że nie potrzebują wzmocnień, tylko mamy ze sobą już 3/4 sezonu. Momentami to wygląda źle i jeżeli wiesz, bo na takim etapie też tam wewnątrz się dzieją jakieś problemy, to może po prostu bardziej kogoś, kto ma aspiracje na gwiazdę, wypadałoby wymienić może na jakiegoś bardziej wartościowego
wartościowego zawodnika. Wiadomo, że oni trzymają wszystkich, żeby ściągnąć do siebie Davisa, ale wydaje mi się, że oni są przegranym w tego okienka transferowego z tego względu, że nie mają jakiejś przewagi wcale nad resztą stawki, a wszyscy główni konkurenci na wschodzie się wzmocnili. Dlatego uważam, że no, ciężko będzie Bostonowi wywalczyć to wyższe miejsce w rozstawieniu przed sezonem, przed fazą playoff. Tam już w ogóle myślę, że Milwaukee i Toronto już nie dogonią te drużyny z miejsc 3-5, bo tam Indiana też ma fajny rekord i pomimo braku Oladipo oni sobie cały czas bardzo dobrze radzą tak naprawdę. I wydaje mi się, że dla wszystkich tych czterech drużyn, Boston, Philadelphia, Toronto i Milwaukee, bo jednak myślę, że w fazie playoff Indiana, no chociaż mogliby się nawet pewnie pokusić o jakąś tam niespodziankę i trochę krwi napsują. Znaczy oni na pewno będą strasznie niewygodni. Dokładnie, dokładnie. To będzie to, co mówiliśmy wcześniej, to seria pewnie siedmiomeczowa. Z tych czterech drużyn, właśnie Milwaukee, Toronto, Philadelphia i Boston, no dwie drużyny odpadną, przynajmniej dwie drużyny odpadną w drugiej rundzie fazy playoff. No i wtedy masz na przykład Butlera i Harrisa, którzy będą wolnymi agentami. I oni też się będą pewnie zastanawiali, hej, czy ja tu chcę zostać. W Bostonie będziesz miał Kyrie Irvinga, który też może powiedzieć, okej, deklarowałem, że chcę grać w Bostonie do końca kariery, no ale trochę czego innego się spodziewałem, że drużyna, która walczyła o finał ligi beze mnie, że jednak trochę to będzie lepiej wyglądało, no a jednak mi się to nie podoba. W Toronto masz Kawhi, który też może powiedzieć, że no, druga runda trochę za mało jednak, żebym tutaj został. No i w Milwaukee też masz sporo zawodników, którym kontakty się kończą i też może to być decydujące, że jeżeli są aspiracje, bo wszystkie te cztery drużyny mają aspiracje na grę w finale, jeżeli nie uda się dojść nawet do finału konferencji, no to może być to problem i to może decydować o tej przyszłości, bo Philadelphia patrząc na taką cenę zapłaciła za Tobiasa Harrisa. Mi się bardzo to wzmocnienie na teraz podoba, to co powiedziałeś, na ten sezon. Natomiast patrząc przyszłościowo, oni oddali bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę odwrócili teraz całą tą filozofię procesu, czyli zbieranie pików i no, asetów, powiedzmy, do tego, żeby zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie dobrych zawodników. Oni tak naprawdę teraz to wszystko oddali za wygasający kontrakt Tobiasa Harrisa, który no, odejdzie Harris, odejdzie Butler i okaże się, że w Filadelfii no co, zostanie Embiid z Simonsem? No ale wiesz, to gdyby ktoś mi powiedział, że zostanie mi w zespole Embiid z Simonsem, to też bym nie płakał. Jasne, no tylko będziesz miał na pewno dwie drużyny, które będą miały już na starcie dużo mocniejsze składy, no i tutaj będziesz w tym momencie musiał trochę też zmienić filozofię, nie mając za bardzo już za co pozyskać jakiegoś wartościowego zawodnika, no to trzeba będzie się skupić na tych pewnie wolnych agentach klasy B i czy tam nawet C i ściągnąć dużo wartościowych zawodników, bo nie no, jako trzon takiej drużyny Embiid z Simonsem, super sprawa. No tylko oni, no patrząc na to, że mieliby stracić i Butlera, i Harrisa za darmo, patrząc na cenę, którą zapłacili za nich, no to trzeba by to uznać jednak w kategoriach olbrzymiej straty i porażki Eltona Branda. Jasne, no szczególnie biorąc pod uwagę to, że wyczyścili sobie ławkę z wartościowych ludzi, którzy typu, nie wiem, no Covington czy Shamet, którzy grali za niewielkie pieniądze i mieli jeszcze kontrakty. No ale tak jak mówię, no to jest decyzja odważna, ale zrozumiała. Natomiast wracając do Milwaukee i może powoli już wychodząc z tego tematu transferów i trade deadline, pojawiły się jakieś ostatnio takie pomysły, oczywiście bardzo niepotwierdzone plotki, jakoby ktoś na przykład próbował przymierzyć Marcina Gortata do Milwaukee i szczerze mówiąc ja to z takim dość szerokim uśmiechem przyjąłem, i nie potraktowałem tego poważnie. Natomiast jakby się tak dłużej zastanowić, no było nie było, Milwaukee nie mają nominalnego rezerwowego centra. Oczywiście Marcin Gortat to jest gość zupełnie inny od tych wysokich, którymi gra Milwaukee. Natomiast jakby tak się głębiej zastanowić, to może w konkretnych ustawieniach, kiedy na boisku nie byłoby ani Janisa, ani Brooka Lopeza, to taki gość stawiający zasłonę na przykład Brogdonowi czy Bledsoe, no, mógłby swoje zrobić. Jak najbardziej, no byłoby to bardzo ciekawe wzmocnienie. No, na początku mówiło się o Warriors, raz Robin Lopez gdzieś tam jest wymieniany wśród tych zawodników, którzy mogą trafić do Golden State. Ja bym chętnie zobaczył Marcina jeszcze odgrywającego, może nie kluczową rolę, ale dającego ważne minuty i fajne wzmocnienie z ławki. Jeszcze spokojnie myślę, że Marcin może dużo wnieść do drużyny, która będzie walczyła o
która ma aspiracje i która będzie walczyła o, mówiąc wprost, no, mistrzostwo. Fajnie, no i zobaczyć Marcina też z pierścieniem na koniec kariery. Nie ukrywam, że byłoby to naprawdę bardzo fajne zwieńczenie kariery, bo sam Marcin nie ukrywa, że on już pomału przymierza się do gaszenia światła. Też trzymam kciuki, żeby on znalazł dla siebie miejsce w jakimś kontenderze. Zapewne nie będzie to Milwaukee, ale to mógłby być ciekawy eksperyment, że tak powiem low cost. To nie byłby jakiś wielki wydatek, ani jakaś wielka strata, gdyby to nie wypaliło. Natomiast myślę, że Mike Budenholzer jest na tyle konsekwentny w tym, co stworzył od początku sezonu, że no, nie będzie teraz, powiedzmy, tam na te 20 kilka gier przed playoffami nagle wprowadzał gościa, przy którym jednak trzeba by było troszeczkę przekonstruować atak. Tak czy inaczej, no, trzymamy kciuki, żeby Marcin gdzieś się odnalazł. I tyle. I myślę, że możemy przejść powoli do zbliżającego się All-Star Game. Natomiast dwie rzeczy chciałbym tutaj zauważyć i podkreślić. Pierwsza rzecz to jest oczywiście to, że poza Janisem w All-Star Game znalazł się Chris Middleton, co troszeczkę mnie zaskoczyło, bo no, będąc sprawiedliwym, ten jego obecny sezon nie jest jakiś spektakularny, jest bardzo solidny, owszem, natomiast to nie są jakieś eksplozje formy. Myślę, że on mógł trafić do tego All-Star na rezerwy, a też no, trzeba powiedzieć, że nie trafił tam głosami kibiców, tylko on dosyć mocno zapunktował u graczy i u dziennikarzy, że to może być troszeczkę na kredyt za te poprzednie playoffy. To tak czy inaczej nic tylko się cieszyć z jednej strony, że Milwaukee ma dwóch graczy i może to też zadziałało, że jednak zespół z pierwszego miejsca powinien mieć więcej niż jednego reprezentanta. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że nagle może się okazać, że Chris Middleton, który może podjąć latem opcję za 13 milionów, ale no myślę, i chyba większość osób tak myśli, że jednak tego nie zrobi, no że gdzieś tam w jego głowie może zakiełkować to, że okej, kurczę, ja tu jestem na poziomie All-Stara, więc chciałbym kontrakt na poziomie All-Stara. Co teraz? No pewnie taki kontrakt będzie chciał. Myślę, że to bez względu na to, czy grałby w meczu gwiazd, czy nie, to on gdzieś tam będzie blisko tej górnej granicy mierzył jednak w ten swój kontrakt, biorąc pod uwagę poprzednie playoff oraz to, że no tak naprawdę no, trzeba powiedzieć, że jest jednak drugą opcją. Może nie taką klasyczną, jak według wszelkich prawideł powinna być drużyna teoretycznie zbudowana. Nie jest takim no, takim klasycznym All-Starem. No i to nawet sam fakt, że mówisz o tym, że cię trochę to zaskoczyło, że on trafił do meczu gwiazd. Teoretycznie drugi najlepszy zawodnik, lidera ligi, podkreślmy to, więc ja też myślę, że tutaj bilans Milwaukee gra i ich wyniki to przede wszystkim dzięki temu to wyróżnienie trafiło do Middletona. Tak, ja myślę, wiesz, tak jak mówisz o tym, że on nie jest klasyczną drugą opcją, w Milwaukee w tej chwili chyba nie ma klasycznej drugiej opcji. I szukanie tej drugiej opcji, tego gracza, który gdzieś tam będzie drugi w tych statystykach, nie wiem, powiedzmy punktowych, to jest trochę na siłę. Natomiast myślę, że o nim można myśleć jako drugiej opcji, jeśli chodzi o wzięcie odpowiedzialności w konkretnych momentach za grę. On miewa takie mecze, kiedy on zdobywa, nie wiem, powiedzmy 8 punktów czy 10, natomiast te punkty są rzucone w momencie, kiedy mecz jest na styku i kiedy trzeba ten wynik przechylić na jedną ze stron. I być może to jest, to też był czynnik, który gdzieś tam na jego korzyść zadziałał. Natomiast punkty w tej chwili, czy generalnie efektywność gry w Milwaukee się bardzo fajnie rozkłada. Jeżeli, nie wiem, Middleton ma troszeczkę gorszy dzień, to nagle aktywuje się, powiedzmy, Brogdon. Jeżeli nie idzie Brookowi Lopezowi, to swoje dokłada Bledsoe. A jeżeli idzie wszystkim, to już w ogóle zaczynają się wyniki po 140 punktów. Myślę, że Middleton może być rozpatrywany jako druga opcja w kontekście tego, kto potrafi pokazać takie jaja ze stali w momencie, kiedy naprawdę jest podbramkowa sytuacja. Tak, kiedy trzeba wziąć o trochę odpowiedzialności na siebie i pociągnąć tą grę. Tak, natomiast bardzo mi się podobało to, okej, no mamy tą sytuację, gdzie Brogdon, przepraszam, nie Brogdon, tylko Middleton jest wybrany do meczu gwiazd. Bardzo mi się podobało to, co zrobił Janis.
On go wybrał jako pierwszego rezerwowego i myślę, że z jednej strony, no owszem, to jest taki fajny gest, że gdzieś tam okej, jesteś moim kolegą, ale z drugiej strony można pomyśleć o tym też w takich kategoriach, że okej, ja wiem, że ty będziesz, że ty możesz być wolnym agentem, ale zobacz, masz pełne wsparcie z mojej strony, dobrze mi się z tobą gra, chcę z tobą grać, no i co tu dużo mówić, no tak jak niektórzy kiedyś mówili, że LeBronowi się nie odmawia, chociaż już wielu mu odmówiło, tak może Chris Middleton wyjdzie z takiego założenia, że okej, no mam Janisa, który stara się mnie wspierać i pokazuje mi, że chce ze mną grać, czy koniecznie będę szukał szczęścia gdzie indziej? No jeżeli wszystko będzie zależało od Milwaukee, jeżeli oferta, pieniądze będą się zgadzały i będą gdzieś tam w tych pewnie widełkach oczekiwań Middletona, jakieś super zniżki ze względu na dotychczasową grę dla Bucks bym się nie spodziewał, no ale też na pewno Milwaukee liczą się z tym, że trzeba będzie Middletonowi zapłacić. Podobnie w przypadku Middletona, jak i Harrisa. Ja myślę, że to będą takie opcje, gdzieś tam są brani pod uwagę jako opcje rezerwowe. W przypadku drużyn, którym nie uda się podpisać tych jednak takich czołowych, wielkich gwiazd ligi i okej, mamy miejsce w salary, szykowaliśmy się, że będziemy rywalizować, potrzebujemy kogoś, żeby też się pokazać, pochwalić, że ściągnęliśmy. No i tu może być właśnie w przypadku tych ofert jednak ta gra w meczu All-Star takim trochę chwytem marketingowym różnych GM-ów, że hej, ściągamy przecież gościa, który grał w meczu gwiazd, więc pewnie te oferty dla Middletona no na pewno gdzieś będą spływały z wielu, wielu stron w lidze. Tak, no przykładowo komuś nie wypali transfer, nie wiem, Davisa, no to no przecież już była mowa nawet jesienią o tym, że Chris Middleton jest na takiej szerokiej liście Lakersów. No nie będzie łatwo, natomiast myślę, że zdecydowanie warto takiego zawodnika utrzymać. Myśląc jeszcze o tym wyborze do All-Star Game, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym już kilka osób mówiło, że podczas tego wyboru, podczas tej transmisji, Janis widać, że już jest takim troszkę innym Janisem niż ten taki cichy, zamknięty w sobie gość sprzed powiedzmy 2-3 lat. On tam był na luzie, on żartował, on tam po wyborze Davisa chyba tak się troszkę podśmiewał z LeBrona, pytał, czy to już jest tampering. Także widać, że może nie tyle, że nagle pokochał media, ale po prostu chyba nie przeszkadza mu już kamera. Jest oswojony z kamerą i coraz pewniej się czuje. Widać, że bryluje na ekranie. Naprawdę fajnie się to ogląda, bo kiedyś na początku swojej kariery w NBA, no to widać było i trochę barierę językową i to, że jednak to jest taki skromny, nieśmiały chłopak, który chyba, no, trafiając z tej drugiej ligi greckiej, to nagle do takiego, pomimo tego, że Milwaukee nie jest dużym rynkiem i dużym miastem, to jednak do wielkiego świata, do wielkiej ligi, no i trochę taki był zaskoczony chyba tym wszystkim. I teraz wreszcie już się odnalazł, oswoił, no i rośnie na naszych oczach, co nowa gwiazda. To może to nie będzie taki taka gwiazda mediów i tak brylujący w mediach człowiek jak na przykład Embiid, ale no myślę, że gdzieś tam zrobił parę kroków do przodu pod tym kątem i no z jednej strony to na pewno gdzieś tam fajnie działa jako cała otoczka Milwaukee, ale z drugiej strony też się pojawiły takie głosy, że kurczę, a może Janis za jakiś czas stwierdzi, że to ciche Milwaukee to wcale nie jest najfajniejsze miejsce do życia. Za ciasno. Tak, zobaczymy. No ja na razie jestem jakoś tak miło, pozytywnie zaskoczony, bo on nigdy nie był jakiś przesadnie wylewny. Natomiast tak, ostatnio po meczu z Bulls on udzielał wywiadu trzymając małą córeczkę trenera na ręku przez cały ten wywiad, na co też amerykańskie media zwróciły uwagę. Natomiast moją uwagę bardziej przykuło to, co Janis powiedział po wczorajszym meczu z Indianą, ponieważ on został zapytany, jak mu się grało przeciwko Tadeusowi Youngowi. I on odpowiedział, że okej, no Tadeusz Young jest świetnym gościem, bardzo dobrym obrońcą, gra twardo, natomiast mówi, że nie chciałby zabrzmieć jakoś bardzo arogancko, ale no, myślę, że nie ma jednego gościa, który mógłby mnie zatrzymać. No, też gość tam mówił w jednym z wywiadów, że no, w końcu jestem MVP, więc tutaj widać, że już bardzo, bardzo dużo tej pewności siebie nabrał, no ale
też trzeba przyznać, że jest to uzasadnione, no bo jest to na pewno jeden z najlepszych zawodników w lidze. Postęp, który poczynił od początku swojej kariery w NBA, jest naprawdę ogromny i no bardzo przyjemnie się to ogląda, on dominuje. Tak, no w tym roku gra naprawdę świetny sezon. W tym roku mówię o roku kalendarzowym też. Te statystyki od początku roku ma naprawdę świetne. Mało tego, zaczął już trochę mniej nieśmiało i nieco mniej pokracznie, chociaż ta jego mechanika rzutu nadal jest no taka, że pewnie niektórych zęby bolą, zaczyna rzucać trójki. I trafiać, to jest fenomenalne, bo owszem, to nie są takie trójki, jak nie wiem, rzuca czasem Chris Middleton, czyli z ręką obrońcy centymetr od piłki i w momencie, kiedy zostało ci pół sekundy do syreny oznaczającej koniec akcji. Natomiast to są trójki takie, że no okej, no obrońca go zignoruje i on ma te 2-3 metry przed linią, mówię o Janisie. No i wtedy widać, że to nie są pewne rzuty, ale już próbuje. I myślę sobie, że jeśli on się troszeczkę przekona do tego, żeby te trójkę rzucać bez takiego zawahania, bo chociażby w meczu z Bulls miał jedną trójkę taką trafioną, ale widać było, że on się zastanawiał, czy ma kozłować, czy ma wjeżdżać pod kosz. W końcu rzucił tą trójkę, ona wpadła, ale tak jak mówię, widać jeszcze w tych jego rzutach, że to jest wszystko trochę na siłę i trochę nienaturalne. Ale wygląda to już na pewno dużo lepiej niż na początku sezonu, bo przecież on... Tak, no tam miał 10% tak, skuteczności na początku. Dokładnie, no teraz ma już za cały sezon 20 chyba 2, więc... No ale za styczeń miał po 30. Tak, to dokładnie, to już jest ponad 30 nawet od początku roku chyba, patrząc jeszcze te ostatnie mecze, no to on miał z Waszyngtonem chyba 3-3 i z Chicago w tym meczu, o którym mówiłeś, miał chyba 2-3, więc dobrze, no trzeba trzymać kciuki, no, zacznie trafiać z dystansu i będzie jeszcze taką, wiesz, no że nie będzie go można odpuścić na obwodzie i stanąć sobie 3-4 kroki od niego, no to już jest, no co wtedy, trzeba powiedzieć, zawodnik kompletny chyba, nie? Wiesz, on na tą chwilę broni, asystuje, rzuca, zbiera, przechwyt też potrafi zrobić. Natomiast jak już gdzieś mówimy o tym, gdzie kto w przekroju ligi się prasuje, no to cały czas mamy w wyścigu MVP dwóch kandydatów, czyli Hardena i Janisa, ale myślę, że do tego dołączył już w tej chwili Paul George, który w miarę sezonu się rozkręca, a który ma statystyki, na które jeśli popatrzysz troszeczkę szerzej niż na same punkty, no to według mnie niestety dla Brody, no niestety pokazują, ile jeszcze mógłby dać Harden, gdyby gdzieś tam był na takim poziomie, może nie tyle gry poza samym atakiem, co generalnie takiego trochę szerszego patrzenia na swoją grę niż samo rzucanie i samo punktowanie, bo no Paul George owszem ma statystyki rewelacyjne, ale za tym idzie też wynik i impact na drużynę. Druga sprawa to też jest to, jak Paul George ostatnio broni i to no Milwaukee przegrało jeden z dwóch ostatnio przegranych meczów właśnie z Oklahomą i no i tutaj Oklahoma jako jeden z niewielu zespołów pokazała, jak można próbować zatrzymać Janisa. Tak, oni wygrali ten mecz zdecydowanie, no tam obrona była, wiem, że obrona nie jest sexy i obrony się nie fajnie ogląda, ale ja lubię drużyny, które po prostu... No zależy jak dla kogo, szczerze mówiąc... Ja uwielbiam naprawdę też mocną grę w obronie i bardzo, bardzo mi się ten mecz podobał z Oklahomą. Tak, no ja dlatego troszeczkę się bałem wczorajszego meczu z Indianą, bo wiem, że oni też mają swoje patenty i mają też wykonawców, którzy taką solidną obronę potrafią utrzymać. Natomiast Oklahoma, no myślę, że pokazała to, czego Bucks powinni się troszeczkę bać w playoffach. Jeżeli wyjdzie jakiś zespół, który się bardzo konkretnie nastawi na to, jak chce bronić i kogo, no to albo Milwaukee troszeczkę zmieni sposób gry i przestanie piłować w pewnym momencie Janisa, albo on będzie miał taką skuteczność jak po pierwszej połowie z Oklahomą. On owszem później swoje rzucił i później generalnie Milwaukee no może nie tyle było w grze, ale trochę starało się wrócić do tego meczu, ale tak czy tak no na pewno Oklahoma pokazała, że można Milwaukee i Janisa szczególnie zatrzymać. Natomiast no, mówiąc gdzieś tam już o szansach na MVP, no Janis
wczoraj kolejny świetny występ. Bardzo imponujące triple-double z Indianą. Kurczę, tak, wygrana z trudnym przeciwnikiem. Chciałbym wrócić do tego meczu z Orlando, kiedy Janis nie grał i to był najsłabszy mecz Milwaukee w tym sezonie, bo tam nikomu nic nie siedziało i nikt nie potrafił tak naprawdę za bardzo sobie poradzić z grą. No i też takie mecze właśnie pokazują, wydaje mi się, że to pokazuje, jakie znaczenie Janis ma dla drużyny, pomimo tego, że on jest bardzo, Milwaukee jest bardzo, drużyną, która jest świetnie naprawdę zbudowana wokół niego, ale też jak ważnym jest ogniwem. No nie można powiedzieć, że na pewno z Janisem Orlando nie miałoby szans, ale to tylko dokłada jakby kolejną cegiełkę do tego, że gdzieś tam pewnie w oczach tych głosujących na MVP bez Janisa Milwaukee numer jeden w lidze przegrywa z Orlando, które już tak naprawdę pomału wypisuje się z tej walki o playoffy, chociaż no tym meczem trochę może wrócili do gry. Więc to myślę, że też podnosi jego akcję. Jasne, ale to zobacz, to teraz porównaj sobie, okej, no bez Janisa Milwaukee przegrywa z Orlando, a z Hardenem Houston przegrywa z Timberwolves, którzy w tym roku grają to przeciętnie i myślę, że poniżej oczekiwań. Oczywiście Harden swoje rzucił i ten jego strajk gier z 30 albo więcej punktami został utrzymany, natomiast on w całym meczu był minus 14. I to też pokazuje, że owszem, te jego indywidualne wyczyny są takie, że naprawdę powinno się przed nimi klękać, bo być może zobaczyliśmy nowego Boga, ale to nie zawsze się przekłada na wynik drużyny. I myślę, że tutaj cały czas Janis może mieć przewagę. Jak to będzie wyglądało w głosowaniu, ciężko mi powiedzieć, wiesz, my jesteśmy pewnie jednak trochę stronniczy. Kurczę, i takie ofensywne wystrzały, jak te mecze Hardena, na pewno bardzo długo zostają w pamięci. I jest jeszcze kilkadziesiąt, no nie kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka meczów w sezonie. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ja mam wrażenie, że być może Houston troszeczkę łapie zadyszkę, a Milwaukee jest... Powiedzmy, że na tym swoim dobrym poziomie, z którego mam nadzieję schodzić nie będą. Natomiast to, co ostatnio robi Paul George w Oklahomie, to naprawdę ręce się same składają do oklasku. Tak, biorąc pod uwagę, że to jest zawodnik, który wrócił do gry po złamaniu nogi, gdzie można było spotkać się z komentarzami, że to już w zasadzie nie będzie ten sam zawodnik. No jest lepszy niż był, bo gra sezon życia tak naprawdę i super się to ogląda. I Oklahoma też myślę, że napsuje trochę krwi na zachodzie. Mam nadzieję, że spotkają się w jakiejkolwiek fazie playoffów z Golden State, bo to będzie świetna narracja powrót Kevina Duranta do Oklahomy. No i na pewno będą bardzo ciekawe te mecze, bo Oklahoma ma fajnie zbudowany skład, żeby Golden State, dla Golden State być po prostu niewygodnym przeciwnikiem. Czy ja myślę, że oni dla każdego mogą być niesympatyczni. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do George'a, to jest w ogóle świetna historia i takie historie było, nie było, takie narracje bardzo fajnie się sprzedają, jeśli chodzi o MVP. Bo tak, no mieliśmy Hardena w zeszłym roku, który no z jednej strony zasłużył, ale z drugiej strony, wiesz, gdzieś cały czas przez internet się przewijały takie głosy, że bo okradli go z tego MVP sezon wcześniej, kiedy Westbrook tam kręcił swoje statystyki z kosmosu, wyrywając wręcz tam piłki na zbiórkach swoim kolegom z zespołu. No to teraz to już musi być Harden, wiesz. A tutaj z drugiej strony masz George'a, który no na pewno musiał bardzo dużo determinacji i energii włożyć w to, żeby grać tak, jak gra. No chociażby patrząc po tym, jak wygląda na przykład Gordon Hayward po kontuzji. Owszem, on miał ostatnio świetny mecz, natomiast w przegraju całego sezonu no jest tak sobie, delikatnie mówiąc. A George też, tak nawet zwykłym testem oka, on jest strasznie dynamiczny, on się rewelacyjnie rusza na nogach. I cały czas wygląda, jakby był naprawdę taki, jak to ładnie powiedzieć, taki bardzo elastyczny. Kurczę, widzieć to u gościa po takiej kontuzji i mówię to ja, człowiek po zerwanych więzadłach. Także ja też wiem, że to nie jest proste i to oczywiście nie porównuję swoich kłopotów do tego, co się stało z Paulem George'em, ale no naprawdę
czapki z głów przed tym, jak on teraz wygląda fizycznie i jak wiele jest w stanie dać drużynie. Lubię bardzo Paula George'a i cieszę się, że odgrywa tak znaczącą rolę i no, nie da się ukryć, że jest w tym gdzieś wymieniany przynajmniej w rozmowach odnośnie MVP, więc to już też pokazuje, że został doceniony przez ligę. Jeszcze taka jedna ciekawostka, słuchałem wywiadu z Paulem George'em zaraz po tym, jak trafił do Oklahomy. I on mówi, że zdaje sobie sprawę, jest w 100% przekonany o tym, że GM Indiany, Kevin Pritchard, chciał mu zrobić na złość, wysyłając go do Oklahomy, bo nie ukrywał Paul George, że chce grać w Lakersach, że dla niego liczy się Los Angeles, że on chce tam mieszkać i grać. I wiedział, że po prostu robi mu na złość, wysyłając go na zachód, gdzie będzie zawsze skazany na rywalizację z Golden State i no jak wyszło. Tak, ale zobacz, ile w postrzeganiu zawodnika tego, gdzie idzie i gdzie chce grać, potrafi zmienić jeden sezon. I to wcale nie jakiś bardzo dobry przecież, bo ten sezon, gdzie ten poprzedni sezon, gdy Oklahoma odpadła z Utah i George, który miał być tym playoff P, no, był w nim może w jednym meczu, no to wiesz, też niewiele wskazywało na to, że on w tej Oklahomie zostanie, ale jednak no, coś zagrało. I ja oczywiście gdzieś tam wznosząc się na wyżyny optymizmu, tak próbuję sobie to przełożyć na sytuację na przykład, nie wiem, Middletona, czy Bledsoe, czy Brooka Lopeza w Milwaukee. I też mam taką cichą nadzieję, że oni sobie pomyślą po tym sezonie, kurczę, no to Milwaukee, okej, no może jest zimno, wieje i niewiele się tu dzieje, ale jako miejsce do grania jest naprawdę bardzo sensowne. Tak, no i trzeba też wziąć pod uwagę, że jednak ci już starsi, trochę starzem zawodnicy, to pewnie też mają swoje rodziny na miejscu, to jest też przeprowadzka tak naprawdę, no to są życiowe decyzje. Pewnie w jakimś tam mniejszym stopniu, dużo mniejszym stopniu to wpływa na decyzję o tym, gdzie będzie zawodnik grał, no ale jak jest fajny klimat, drużyna wygrywa, do tego kontrakt jest zadowalający, no to nie, no ja myślę, że tutaj Milwaukee ma, patrząc na sezon zasadniczy, wiadomo, że playoffy będą odgrywały bardzo dużą rolę, ale Milwaukee ma duże szanse na to, żeby przynajmniej, no maksymalnie może jednego tylko z tych zawodników wypuścić, a resztę utrzymać. Jasne. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy się żegnać. Czeka nas mecz gwiazd, po meczu gwiazd troszeczkę odpoczynku. No i 21 będziemy mieli naprawdę bardzo ciekawy mecz z Celtami. Także nie będzie się teraz działo dużo, ale będzie się na pewno działo ciekawie. Czyli słyszymy się, mam nadzieję, za jakiś niezbyt długi czas.